Wakacyjna przerwa techniczna to standard w kalendarzu Biblioteki Wojewódzkiej. Wszystko po to, żeby system elektroniczny działał szybko i sprawnie. Dla czytelników widocznych zmian nie będzie. Bardziej będą one dostrzegalne dla obsługi. Chodzi o to, żeby usprawnić działanie, wyeliminować niepotrzebne kliknięcia, które muszą ludzie wykonywać w trakcie obsługi czytelników, żeby wszystko szło sprawniej i szybciej. Komputerowy system musi zostać zaktualizowany. Przed rokiem biblioteka pozyskała nowoczesny sprzęt i przeprowadziła gruntowną konserwację serwerowni. Ta mała, niepozorna szafa zawiera urządzenie, które pozwala nam aktualnie realizować praktycznie wszystkie usługi, które świadczymy dla naszych czytelników. Serwer jak na razie działa bez zarzutu. Udało nam się serwery unowocześnić, także w tym momencie dysponujemy wszystkim, co jest nam niezbędne. A teraz tylko poprawienie programu tak, żeby sprawdzał się i wykorzystywał te możliwości. Przerwa techniczna rozpocznie się w poniedziałek, a zakończy dopiero w piątek. Przez 5 dni czytelnicy nie będą mogli korzystać z katalogów elektronicznych. Nie możemy wchodzić na konta czytelników, a więc w tym momencie nie wiemy, czy konto czytelnika już jest wykorzystane, to znaczy wypożyczył maksymalną ilość książek, czy zablokowany z jakiegoś innego powodu. Księgozbiór będzie dostępny na miejscu. Książki można zwracać w czytelni ogólnej oraz za pomocą biblioboksu, który stoi przed głównym wejściem do biblioteki. Serdecznie zapraszamy, żeby te książki tam wrzucać. Nie obawiać się, że coś nie zostanie ściągnięte z konta. Jest to pod stałą kontrolą i naprawdę codziennie te książki są skąd ściągane. Przypominamy, przez wakacje Biblioteka Norwida jest czynna od godziny 8 do 16. Przerwa techniczna systemu elektronicznego rozpocznie się 21 lipca.